Teraz jeszcze Jopania tutaj, ale przecież miał swój wieczór w Teatrze Buffo i myśmy śpiewały i 100 lat i wszystko było bardzo fajnie. Proszę Państwa, no jednak jest mafia reprywatyzacyjna. Muszą się teraz tłumaczyć firmy, dlaczego zwolniona została sprzątaczka w spółdzielni Sław Saska 42. Już nie powiem mieszkania 14, ale Saska 42 i te bloki. Dlaczego oni zwolnili tę sprzątaczkę? Czyżby dlatego, że ona powiedziała, że spółdzielnia Sław po śmierci Janka Macieja Witka chciała się wpieprzyć, włamać do mieszkania? Kto te bolce wkładał, kto te druty wkładał do zamka, proszę Państwa? Ona mówiła, że to oni, spółdzielnia Sław. Dobrze, żeście nie dali spółdzielni Sław wejść do mieszkania po śmierci Maćka Janka Witka. Dobrze, żeście nie dali im wejść, bo spółdzielnia Sław chciała tu już wejść. Chciała się włamać. No i ta sprzątaczka troszeczkę tylko posprzątała i ją wywalili z tej całej spółdzielni Sław. Także proszę Państwa, no w ramach mafii reprywatyzacyjnej plus 500 plus sprzątaczka. Plus, proszę, żeby spółdzielnia Sław z brazylijskiej się wyspowiadała, dlaczego pani Zenobia O. została zwolniona. Także godzina 12 i już. Czas na informację dnia. Ten obiecał przyjść i nie przyszedł. Mądry. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwa posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskich. Katarzyna P. odmówiła składania zeznań przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem niemal w całym kraju. Maja Borkowska, zapraszam. Wiedza prezydenta Warszawy o przeprowadzanych reprywatyzacjach nie ulega wątpliwości. Tak zeznał przed Komisją Weryfikacyjną były szef Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko. Komisja zajmuje się dziś nieruchomościami przy ulicy Twardej. Marcin Bajko wyjaśnił, że osobiście wielokrotnie brał udział w pracach zespołu koordynacyjnego, którego zadaniem jest doradzanie prezydentowi. Podkreślił, że wiele z omawianych spraw dotyczyło reprywatyzacji. Do 1/3 to były sprawy związane z reprywatyzacją, więc wiedza prezydenta była bezpośrednia i ta wiedza nie ulega wątpliwości. Zespół koordynacyjny podejmował decyzję i chciałem podkreślić, oczywiście od później Państwu odpowiem na wszystkie pytania, że sprawa Twardej również była przedmiotem tego zespołu i tam zostały odpowiednie decyzje podjęte. Przed rozpoczęciem przesłuchania komisja odrzuciła wniosek Roberta Kropielnickiego z PO, który chciał zawieszenia obrad. A przed Ministerstwem Sprawiedliwości manifestowali lokatorzy z warszawskich kamienic. Domagali się m.in. wstrzymania wszystkich eksmisji w budynkach, które mogły zostać przejęte z naruszeniem prawa oraz przesłuchania znanych nabywców przejętych od miasta nieruchomości. Chcą także, aby komisja umożliwiła lokatorom zadawanie pytań. No widzisz, po eksmisji, wszystko po eksmisji. To nie jest sprawa, czy pani Walc się pokaże, czy nie pokaże. Uważam, że można szukać osób odpowiedzialnych, na przykład wśród prezesów sądu. Adam Jerzy Kozłowski, jestem założycielem Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Tykocińskich. Jakub Żaczek, Komitet Obrony Praw Lokatorów. Nadal trwają eksmisje, nadal trwają zwroty. No mamy, nawet wczoraj dostaliśmy kolejną decyzję Hanny Gronkiewicz-Walc o przyznanie dzierżawy wieczystej na 99 lat. Płaciliśmy czynsz, robiliśmy remonty na własny rachunek, a teraz nam się mówi do widzenia. Teoretycznie według tych nowych ustaw, tej małej ustawy reprywatyzacyjnej, takich rzeczy już nie powinno być. Natomiast nadal się dzieją. Nadal są sprawy eksmisyjne lokatorów, nadal są podwyższane czynsze. Tutaj mamy przypadek właśnie, że podwyższony został czynsz do 50 zł za metr w kamienicy, w której tak naprawdę ledwo można mieszkać, bo tam jest permanentny remont. Uczestnicy manifestacji domagali się także ustalenia przejrzystego kryterium kolejności zajmowania się sprawami przez Komisję Weryfikacyjną z priorytetem dla kamienic, z których można uratować najwięcej lokatorów. Postulaty przekazano przewodniczącemu Komisji Weryfikacyjnej Patrykowi Jakiemu. Pikietę zorganizował Komitet Obrony Praw Lokatorów. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Tak jak mówimy, na drugiej rozprawie zebrała się Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w stolicy, która bada sprawę nieruchomości Twarda 8-10. W wyniku decyzji reprywatyzacyjnej Stołecznego Ratusza z 2014 roku na rzecz K.
handlarza roszczeń Macieja Marcinkowskiego musiało się stamtąd przenieść gimnazjum. Na rozprawę wezwano jako świadka między innymi Marcina Bajko, byłego szefa stołecznego biura gospodarki nieruchomościami. Wracamy na salę posiedzenia. Czy według pańskiej wiedzy w podmiotach, które specjalizowały się w reprywatyzacji, w reprywatyzowaniu nieruchomości, pojawiali się byli pracownicy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy? Czy w podmiotach, to jest jakby złe słowo, tak? Ja rozumiem, że chodzi o współpracę z osobami, które... Jeden pracownik, tak, to był pracownik byłej dzielnicy Praga Południe, no z lat takich 90. i to była osoba, która miała szereg zwrotów. Trudno mi powiedzieć, czy inni pracownicy, ja nie zaobserwowałem takiego, ale oni też nie przychodzili do mnie, tak? Ja nie byłem merytorycznie odpowiedzialny za ten wydział. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, czy w związku z ustanawianiem kuratorów, czy nie zwrócił Pan uwagi, czy to Pana nie zainteresowało, że w wielu przypadkach pojawiają się te same nazwiska sędziów? Panie ministrze, odpowiem z całą... Te same nazwiska sędziów krętaczy. Patrzę, że jest podpisany na to. To dobre. Jestem tak wychowany, jeśli chodzi o jakby moje poglądy prawnicze, bo jestem prawnikiem, że dla mnie to nie ma znaczenia. Wyrok jest w imieniu Rzeczpospolitej i uważam, że jakby nie mam prawa tutaj... To czy nie chciałbym, żeby pan oceniał, czy negatywnie, czy pozytywnie, tylko że... Nie wiem, ja nie patrzyłem na to zupełnie szczerze. A dziękuję bardzo. No nic pan nie pomyślał, że te same nazwiska sędziów, nic pan, to o to chodzi, czy nic pan nie pomyślał, czy tak bezpłciowo, twoje i pieniądze tylko i do domu, a ludzie na ulicy? Wojewodą mazowieckim, czy też ewentualnie z prezesem SKO w tym czasie? Tak, oczywiście, to była naturalna rzecz. Czy ewentualnie po tych spotkaniach, bo rozumiem, że pan sygnalizował być może podczas tych spotkań, nie wiem, swoje jakieś wątpliwości co do przebiegu procesów reprywatyzacyjnych. Czy ewentualnie po tych spotkaniach odnotował pan na przykład jakąś interwencję, nie wiem, kontrolę ze strony tych służb w PGN lub generalnie w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy? Trudne pytanie, żeby tak skojarzyć jedno z drugim. Rozmów rzeczywiście z różnymi organami innymi niż prezydent. Czyli na terenie miasta, tak, mamy służby wojewody, właśnie prokuratury i tak dalej, rozmów było dużo. Natomiast nie wydaje mi się, żeby tutaj była jakaś kontrola z tym związana. Służba, nie drużba. Sami staramy się interesować sprawami, które są u nas. I wspominali moi poprzednicy, ja to potwierdzę. Czarne sprawy. O liście spółek, które się reaktywowały i u nas tam czegoś domagają się zwrotu. No i pamiętam odpowiedź na ten temat, zamiast jakby zrobienia kontroli na przykład, czy poruszenia akta, no była odpowiedź dość prosta, że nie prezydent miasta jest właściwy do otrzymania takiej informacji. Tak brzmiało. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Z wiedzy, jaką ja posiadam, możemy to zweryfikować. W Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy w BGN-ie pracowała żona byłego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Czy zna pan szczegóły zatrudnienia? Z tego, co się zorientowałem, pracowała na podstawie umowy o zastępstwo. To są osoby, które po prostu otwiera się przed nimi okno, kiedy kogoś nam brakuje lub jest jakaś praca do wykonania i możemy kogoś zatrudnić. To jest stanowisko, była na stanowisko stricte pomocniczym. Nie wiem, jakie były okoliczności zatrudnienia, kto na wniosku. Być może nawet ja byłem podpisany. To była jedna ze standardowych procedur. Ja jeszcze raz przypomnę, w BGN-ie pracowało w różnych okresach od 1300 osób, które mi podlegały, do w rezultacie około 400 kilku, tak? Średnio to było 460 i nie znam ani wszystkich nazwisk, ani nie pamiętam wszystkich moich podpisów. Dziękuję bardzo. Czy posiada pan wiedzę, że na przykład w niektórych przypadkach, nie znam skali, warszawski magistrat występował o sporządzanie opinii prawnych dotyczących reprywatyzacji na zewnątrz, do różnych rodzajów kancelarii,
prawniczych osób będących autorytetami, jeżeli chodzi o procesy reprywatyzacyjne, i ewentualnie te podmioty lub osoby fizyczne następnie występowały jako pełnomocnicy w postępowaniach reprywatyzacyjnych? Mogły się zdarzyć takie sytuacje. A skala tego według pana często? Nie, to raczej sporadycznie. Zdecydowanie sporadycznie, aczkolwiek były takie możliwości. W przypadku Twardej tego raczej... Ja jeszcze raz podkreślam, ja naprawdę nie znam środka tych akt, nie wiem, jak to się przewijał. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, raczej nie. A jeśli chodzi o ilość takich przypadków, to raczej na palcach jednej ręki niż wiedzy. A czy spotykał się pan w tym czasie też z dyrektor Biura Prawnego Urzędu Miasta Słusznego Warszawy? Tak, oczywiście. To były zresztą chyba troje dyrektorów w trakcie kadencji pani dyrektor. Dziękuję. Czy podczas posiedzeń zespołu koordynującego, w których pan uczestniczył, rozmawialiście państwo na temat losu lokatorów zatracanych kamienic? Losów, przypomnę, które bulwersowały opinię publiczną, powstańców warszawskich, żołnierzy Armii Krajowej, ludzi starszych, rodziny wielodzietne, które były, mówiąc trochę tak, użyłem pewnej metafory, wypychane, wyrzucane do piwnic, suteren i tym podobnych lokali zastępczych. Czy ewentualnie pani prezydent interesowała się tym ich losem, wykazywała jakąś empatię w tym kierunku idącą, nakazywała być może podejmowanie jakichś decyzji zmieniających, żeby ewentualnie taki lokal, który był, przepraszam za skrót myślowy, zwykłą norą, przenieść do lepszych lokali zastępczych? Panie ministrze, to jakby pytanie nie do końca jest do mnie skierowane, ponieważ w mieście funkcjonowało i chyba funkcjonuje Biuro Polityki Lokalowej, którego zadaniem właśnie było jakby po pierwsze koordynacja działań burmistrzów i po drugie właśnie ta dbałość o lokatorów. Ale pozwalam sobie odpowiedzieć częściowo na to pytanie, dlatego że na samym początku swojej, nazwijmy to, kariery w samorządzie odpowiadałem również za sprawy lokalowe, ponieważ po zmianach organizacyjnych w Urzędzie Miasta również mi to podlegało. W związku z tym jakby poznałem, jak to wygląda na samym początku. Byli to pracownicy, którzy właśnie się tym zajmowali. I pierwsze, co chcieliśmy zrobić, to jeszcze wtedy z panem prezydentem Kaczyńskim, to właśnie opracować jakieś zasady, żeby tutaj można było pomóc. Ale dowiadywałem się za każdym razem, teraz mówię jako prawnik, za każdym razem, że orzecznictwo nam ewoluuje w tak dziwnym kierunku, że tych szans miasto miało coraz mniej. Po pierwsze, przestała być możliwość, żeby udostępnić dane osób, które się ubiegają o lokale, udostępnić dane tym mieszkającym tam, tak? To też ewoluowało. Na początku można było dać, później już niestety nie. Następne rzeczy, nie byli stronami. Sam fakt, przestali być stronami, bo jeszcze częściowo w latach 90. sądy dopuszczały. W pewnym momencie się to, myślę, że to był rok tak 2006-2007, się to zupełnie odwróciło. Lokator, stowarzyszenia lokatorskie i tak dalej przestały być stronami tych postępowań. Jakby to było ciągle ograniczane. Teraz, jak mówię, raczej bym odesłał do tego, co robiło Biuro Polityki Lokalowej, ale skoro już tutaj jestem, sam byłem jakby uczestnikiem sesji rady, bardzo burzliwej zresztą, gdzie pan prezydent Jakubiak, czyli to musiał być jeszcze pewnie w roku 2011, przedstawiał wraz z kierownictwem tego biura projekt uchwały, która miała na celu jakby polepszenia losu lokatorów reprywatyzowanych kamienic. Chodziło o to, żeby polepszyć warunki, na których mogli się starać o nowy lokal. Ja w szczegóły nie wejdę, bo ich nie znam, ale takie akcje były podejmowane, więc no, to, co można było zrobić, to pewnie było robione, ale jakby w tym okresie to już nie podlegało pod moje biuro. Dziękuję bardzo. Zbliżam się ku końcowi. Jeszcze patrzę pytanie do pana świadka. Czy analizował pan dokumenty dotyczące reprywatyzacji swojego zastępcy, pana Jakuba Rudnickiego, w tym okresie, tak kilku miesięcy przed jego odejściem z pracy z urzędu? Panie ministrze, jakby nie było moją rolą i nie jest rolą osoby, która nie ma kompetencji w tym zakresie analizować dokumentacji. Byłem proszony czasami, czy przez niego, czy przez pracowników nawet, czy przez radców prawnych, o no, po prostu takie porozmawianie o pewnych rzeczach. Natomiast to nie jest tak, że wykonywałem analizy. Uważam, że nie miałem do tego nie byłem do tego uprawniony i tego nie robiłem. Znaczy, pozwolę jakiś taki może delikatny komentarz, więc proszę tego nie brać być może aż tak bardzo ad personam. Natomiast przyznam, że jako wiele lat pełniłem funkcje zarządzające,
i analizowałem decyzje, dokumenty, które podejmowali, podejmowały osoby pełniące funkcję moich zastępców, więc uważam, że jakby dobro sprawy nakazuje no, taką trochę ostrożność, tak, i jednak mam wszystko jakiś taki nadzór nad podejmowaniem pewnych decyzji. A to jest to taki mój komentarz. Kontynuując wątek takich tych relacji interpersonalnych z pana zastępcą, czy ewentualnie posiada pan wiedzę dotyczącą związków pana Rudnickiego z panem Rudnickim, Marcinem Kowskim, czyli chodzi o pewne powiązania biznesowe, to, że gdzieś tam działali wspólnie we wspólnej siedzibie przy bodajże Alei Szucha 16. Znaczy ten moment, że chyba rzeczywiście pan Marcinkowski miał tą kancelarię na Szucha 16, tak jakby odnotowałem, że coś takiego miało miejsce i chyba pan Jakub był tam zameldowany, oczywiście nie w tym lokalu. Natomiast przyznam, że to jest budynek, który jest bardzo dobrym adresem w Warszawie i o który się ubiega bardzo wiele organizacji. Między innymi też organizacja, z tego co pamiętam, ma tam najem, czy miała tam najem organizacja tych osób, które odzyskują nieruchomości, jak stowarzyszenie. I jakby nie do końca mnie to dziwi, bo ten adres jest rzeczywiście w Warszawie robi duże wrażenie. Dziękuję panu, dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję uprzejmie. A ja skorzystam z uprawnień i chciałbym tylko dopytać w jednym wątku, bo wspomniał świadek o poinformowaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o kwestiach reprywatyzacji. Od kiedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wiedziała o kwestii reprywatyzacji? Znaczy, panie przewodniczący, ja mogę odpowiedzieć, kiedy mniej więcej wysłałem pismo, bo od kiedy oni wiedzieli, to ja nie wiem. Wydaje mi się, państwo oczywiście, tak. Że to był jak pierwszy sygnał gdzieś około 2011 roku. 2011 roku. Czy to świadek osobiście się kontaktował z kimś z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Czy to była forma pisemna, czy kogoś wysłał świadek? Jeśli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa, to była forma pisemna. Przypomniało mi się teraz, że osobiście zainicjowałem spotkanie z panią dyrektor ówczesną tutaj warszawskiego CBA. Też mniej więcej w tym samym okresie, no może to był początek 12 i również rozmawialiśmy na temat reprywatyzacji. To było z mojej inicjatywy. Jakby świadek był uprzejmy powiedzieć, czyli z CBA, z kierownikiem biura warszawskiego w 2011 tak. roku, a z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z kimś też się świadek spotkał osobiście, czy tylko pismo wysłał? Czy ja nie wiem... Nie wiem, czy mogę odpowiedzieć na wszystkie pytania w tym zakresie. Zupełnie szczerze powiem. Czy było spotkanie świadka z kimś z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego osobiste? To na tak po 2011 roku. Ja nie wiem, czy 11. Tego nie pamiętam. Mogło to być trochę później. Na tak postawione pytanie odpowiem tak. I czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tej sprawie później jakoś reagowała? No, to już odpowiedziałem, bo reakcja była pisemna, że prezydent miasta, bo chyba tak to określono, bo ja pisałem chyba w imieniu prezydenta, nie jest organem upoważnionym, że upoważniony jest premier. A czy Centralne Biuro Antykorupcyjne potem poprosiło o informację i no... To było w 2011 roku jesteśmy, tak? Lub 12. Proszę wybaczyć, tak, szczegółów tak nie pamiętam. Była później jakaś korespondencja, proszono chyba jakieś uzupełnienia. I rozumiem kolejne lata, 2013, pełne 2012, 2013 ile, i 14. Potem już kontaktu żadnego nie było z tych instytucji. Ze mną chyba nie. A ma świadek wiedzę, żeby taki kontakt był z kimś? Znaczy, no właśnie nie mam, dlatego rozumiem. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Pan Sebastian Kaleta. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę świadka, moje pierwsze pytanie dotyczy tego, od kiedy pan świadek wspomniał w swojej wypowiedzi, w swoich zeznaniach, że miał pan mandat od zespołu koordynującego na prowadzenie negocjacji z panem Marcinkowskim. Jakby pan mógł przybliżyć, na ile pan pamięta, w jakim okresie pan ten mandat do dyskusji z panem Marcinkowskim na temat ulicy Twardej uzyskał? Wydaje mi się, że to była końcówka roku 2013. Czy w tym okresie czasu mandat wynikał z tego, że już podjęto decyzję o likwidacji placówki jako szkoły? Czy z czego wynikał ten mandat do negocjacji? Panie ministrze, mandat do negocjacji wynikał ze stanowiska zespołu koordynującego.
Natomiast kwestia nie tyle likwidacji, co przeniesienia placówki ostatecznie została przesądzona uchwałą Rady w lutym 2014. Czyli to już był proces przygotowania tego... od tego... Rozumiem. Na tych spotkaniach z panem Marcinkowskim był obecny również pan Andrzej M. Kto uczestniczył w tych spotkaniach? Czy były notatki sporządzone z tych spotkań? Tak, oczywiście. Zawsze ze spotkań są notatki. Czy wspomniał pan podczas jednej z wypowiedzi, że te spotkania dotyczyły, były koncepcje wybudowania szkoły obok wieżowca, tak? Czy to, może pan opisać tę koncepcję, na czym ona polegała i czy ona pojawiła się na jednym z pierwszych spotkań? Tak, ona gdzieś na początku, kiedy jeszcze no nie było tej uchwały, więc to musiało być jedno z pierwszych. No wstępna koncepcja, bo żeby to jakby opracować bardzo szczegółowo, to trzeba wydać dużo pieniędzy, tak, żeby zrobić koncepcję architektoniczną. Natomiast ja pamiętam nawet takie pytanie, czy nie będzie tam problemu z zacienianiem, tak, bo pamiętamy, że każdy budynek musi mieć tam określone warunki zacieniania. No i tak trochę nam wyszło, że ponieważ to będzie szkoła, będzie obiektem użyteczności publicznej, tam nie ma problemu z zacienianiem jako takim, jak dla mieszkań. W związku z tym byłoby to realne do zbudowania. A czy w czasie prowadzenia tych negocjacji był opracowywany bądź rozpatrywano możliwość przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego pod te nieruchomości pod kątem właśnie tego rodzaju przedsięwzięcia? Jeśli chodzi o spotkania ze mną, nie był poruszany temat planu zagospodarowania przestrzennego, to były jakieś inne rozmowy. Czy ma pan wiedzę, jaki był status roszczeń w momencie uczestniczenia przez pana w negocjacjach, bo skoro, jak rozumiem, pan uczestniczył w negocjacjach, miał pan świadomość tego, jaki jest status roszczeń w momencie prowadzenia negocjacji, prawda? Znaczy, przed każdym spotkaniem się nie dowiadywałem, co się wydarzyło w sprawie. Ja bazowałem na notatce, która jest załączona jako uzasadnienie do uchwały, z której wynika, że one są jakby no, zaawansowane. Zaawansowane, tak? Tak, pan określił. Tutaj wystarczyło mi informacja z wydziału, że no na pewno się nie zakończyły, że są. Że są roszczenia. Pan Marcinkowski to też podkreślał, prawda, że przychodzi jako osoba, która te roszczenia ma. Czyli zachowywał się jako osoba, która te roszczenia ma. I on oczekuje wydania decyzji, ale w związku z tym negocjuje jakieś rozwiązanie, które tak. Jest korzystne dla wszystkich, tak? Mniej więcej tak. To w takim razie... W związku z tym, że świadek może nie pamiętać wszystkiego, nie ma dostępu do aktu, to pragnę poinformować świadka, że w okresie, kiedy pan pod koniec 2013 roku przystępował do tych negocjacji z mandatu zespołu koordynującego, to pan Marcinkowski był właścicielem roszczenia do twardy 8 w zakresie 1/8, a do twardy 10 w zakresie 3/22. I krótko mówiąc, negocjował pan z osobą, która nawet nie miała połowy prawa do roszczeń i taki mandat został panu, rozumiem, udzielony do takich negocjacji, pan to potwierdza, tak? Że ta świadomość, czy była ta świadomość, że pan Marcinkowski nie posiada nawet kilkunastu procent praw do tych roszczeń w momencie prowadzenia negocjacji? Czy ta świadomość była po pana stronie, bądź po stronie zespołu koordynującego? Przyznam szczerze, że nikt nie liczył procent. Tam było po prostu, była kwestia, że to gimnazjum jest zagrożone roszczeniami. Ale proszę mnie zrozumieć, dlatego to pytam precyzyjnie, ponieważ rozumiem, że państwo mówił pan wcześniej, że ustala się strony, postępowanie prowadzi się do momentu, w którym ustali się, że jest 100% strony. Wtedy się wydaje decyzję, prawda? Państwo, tak jak pan oświadczył, prowadzili negocjacje i ja panu przytoczyłem informację z akt sprawy w sytuacji, w której pan Marcinkowski był właścicielem 1/8 co do jednej działki, 3/22 co do drugiej działki. Zatem strony nie były ustalone, ale były prowadzone negocjacje. Ale oddzielmy, panie ministrze, dwie rzeczy. Kwestia negocjacji cywilnych, które dotyczyły nie tylko sprawy twardej, ale dotyczyły również drugiego liceum, boiska, dotyczyło również trzech innych nieruchomości pana Marcinkowskiego. I w tym zakresie ja miałem mandat jako osoba posiadająca pełnomocnictwa. Natomiast sama decyzja, i to było zupełnie oczywiste, może być wydana dopiero po zebraniu 100%. Rozumiem, ale porównuję świadkowi fakty, żeby świadek mógł się do nich odnosić. W momencie prowadzenia przez pana negocjacji pan Marcinkowski dysponował co do twardej 1/8, co do drugiej działki 3/22. Cieszę się, że pan wspomniał kwestię boiska na Foksal. Czy może pan przybliżyć status postępowania reprywatyzacyjnego w sprawie działki przy ulicy Foksal, boiska 7/9, tych negocjacji, które były prowadzone niejako w związku z twardą? Jaki był status postępowania w czasie, kiedy pan prowadził negocjacje co do Foksal 7/9? Też jakiś początkowy, można powiedzieć. I ten status jakby się zawiesił, ponieważ wysłaliśmy do ministra finansów z kwestią wyjaśnienia indemnizacji. I może pan
pokrótce powiedzieć, jaka była konkluzja z tego wniosku do ministra finansów, jaki jest status teraz tego boiska przy Foxa 7-9, bo przypominam, opinia publiczna była szykowana do wyprowadzki zarówno twardej, jak i był problem z tym boiskiem przy ulicy Foxa dla szkoły, która tam funkcjonowała. Były prowadzone negocjacje, tak jak pan potwierdził, a pan teraz mówi o piśmie do ministra finansów, więc będę wdzięczny za odpowiedź na pytanie, jak się sprawa Foxa 7-9 zakończyła, jakiego rodzaju były tam roszczenia? Ale ja nie wiem, jak się zakończyła, ponieważ pismo było wysłane jakoś właśnie w takim okresie, kiedy utraciłem zaufanie do pracodawcy i rozwiązałem stosunek pracy. Natomiast tam na Foxal pragnę powiedzieć, że pan Marcinkowski ubiegał się bardzo poważnie, bo były też zespoły, które się spotykały na ten temat, o wydanie mu WZ-ki lub też zrobienie planu zagospodarowania. I w tym kontekście jakby czuliśmy pewien, delikatnie mówiąc, dyskomfort, ponieważ no, któryś raz się pojawiało, że trzeba mu tą WZ-kę wydać, no to jeśli jemu wydać, no to trzeba podjąć negocjacje, żeby szkoła została. A czy pamięta pan źródło roszczeń, jakie wywodził pan Marcinkowski w stosunku do właśnie nieruchomości przy ulicy Foxa 7-9, czyli przedwojennej Smoleń 30? Ja pamiętam tylko, że to były udziały w spółce Robur, chyba też reaktywowanej niestety. Czyli ta sprawa Foxa 7-9 dotyczyła spółki reaktywowanej, tak? Tak mi się wydaje. Czyli rozumiem, że pan Marcinkowski przedstawiał roszczenia również z przedmiotu nabycia roszczeń od reaktywowanych spółek, tak? Spółka się nazywała Robur. Czy ona funkcjonowała cały czas, czy ją reaktywowano, ja tego nie pamiętam. To rozumiem. Proszę wybaczyć. To przejdziemy dalej do kwestii już właśnie ulicy Twardej. Pan wcześniej powiedział, że pan dysponuje dokumentem, którym podpisała się pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, dotyczącym zgody na likwidację szkoły. Czy zgodę na przeprowadzenie reprywatyzacji i likwidacji? Może pan opisać ten dokument? Czy ja mówiłem o uchwale Rady. Wspominałem o procedurze, zgodnie z którą na wszystkich uchwałach Rady podpisywała się pani prezydent i na tej uchwale Rady również podpisała się pani prezydent. To była kwintesencja negocjacji z panem Marcinkowskim i ten podpis znajduje się na oryginale. Czy to jest mowa o tej uchwale dotyczącej wymiany działek? Tak. A może pan powiedzieć, czy Rada Miasta przyjęła tę uchwałę? Tak. Czyli Rada Miasta przyjęła uchwałę, uchwałę na wymianę działek, pod ulicą Twardej Foxa 7-9 na, o ile się nie mylę, działki na placu Defilad, tak? Chyba nie Twardą, tam było Foxa. Tylko Foxa. I to było działki na placu Defilad, tak? Tak. Dobrze. Jakie są przesłanki odmowne wydania decyzji zwrotowej z dekretu? Czy jedno z nich jest uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego? Na taką możliwość wskazywał pan środek Śledziewski, opisując jakby przesłanki odmowne do wydania decyzji zwrotowych. Jakby pan mógł się odnieść do tej kwestii. Znaczy ja to muszę sprecyzować. Samo uchwalenie nie jest przesłanką negatywną. Musi być w tym planie taki opis dalszego funkcjonowania tej nieruchomości, który nie może być realizowany przez osoby fizyczne. Tak w skrócie zupełnie mówiąc, tak? I również czyli właśnie mikroplan, jeśli mogłem dokończyć jedno zdanie. Pan Szczerzewski zapewne miał na myśli sporządzenie mikroplanu dla tej nieruchomości. Ja też stoję na stanowisku, że taki mikroplan, który udał się w dwóch innych, czy może trzech nawet innych nieruchomościach, mógłby uratować również Twardą. Czyli czy rozważano w ogóle stworzenie takiego mikroplanu pod ulicę Twardą? No bo roszczenia, powiedzmy, informacja PGN o roszczeniach co do Twardej pojawiła się pierwsza z pismem pana Andrzeja M. w 2007 roku, decyzja z 2014 roku. Czy w tym okresie rozważano możliwość uchwalenia mikroplanu dla ulicy Twardej, czy zinformowano? To jest pytanie do mnie, ja przepraszam, nie wiem, jakie były prace projektowe, nie byłem o tym nigdy informowany. No rozumiem. Jakby pan mógł określić częstotliwość spotkań z zespołem koordynującym w sprawach reprywatyzacji. Pan przytoczył na początku swojego oświadczenia liczbę 605 spotkań, w tym 285 wniosków zaproszenia do proszenia pana jako dyrektora, 310 z wniosku PGN. Jaka część tych spraw dotyczyła bezpośrednio konkretnych decyzji, konkretnych spraw reprywatyzacyjnych? Konkretnych adresów? To znaczy, to jest bardzo trudno powiedzieć, ja tego nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tam były różne poruszane sprawy, zarówno o charakterze ogólnym, czyli właśnie, że w związku z tym, że zmieniło się orzecznictwo, nie będziemy informowali o czymś tam lokatorów, tak?
na pewnym poziomie ogólności, ale były też konkretne rozmowy o konkretnych nieruchomościach, tak jak wspomniałem, na przykład, żeby drogę przeprowadzić tak, bo musimy wydać decyzję, albo żeby nie wydawać decyzji w tym roku szkolnym na jakiejś przedszkole, tylko w innym i tak dalej, więc tych około 1/3 w ogóle dotyczyło mniej czy bardziej reprywatyzacji. Wydaje mi się, że te konkretne rozmowy to była połowa pewnie tej 1/3. Czy na tym zespole koordynacyjnym sygnalizował Pan problemy związane z reprywatyzacją, czyli na przykład kwestie braku planów i wniosku dekretowego na daną nieruchomość? Czy takie, takie problemy co do konkretnych nieruchomości Pan na zespole koordynującym sygnalizował? Ale nie bardzo rozumiem wniosek. Czy pojawia się wniosek dekretowy? Nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, co powoduje, że biuro ma obowiązek wydać. Dokładnie. I czy informował Pan w konkretnych sprawach o tym, że właśnie jest taka sytuacja? Bo rozumiem, że zespół koordynujący wtedy mógł podjąć działania, na przykład na zasadzie zlecenia przygotowania planu przez inną komórkę, która pod Panem nie podlegała. Mogło być w dyskusjach, tak? Ja nie pamiętam teraz adresów, ale to bardzo często była dyskusja właśnie, czy ten plan powstanie i co tam będzie wpisane. Natomiast ja muszę powiedzieć, że wypracowanie koncepcji mikroplanów na oświatę nastąpiło tak naprawdę w roku, moim zdaniem, 2014 i to takim trochę schyłkowym. Wcześniej nie było takiego pomysłu, żeby ten mikroplan robić, a ja, analizując orzecznictwo, doszedłem do wniosku, zresztą nie tylko ja, tak, osoby, które ze mną współpracują, doszliśmy do wniosku, że tutaj nawet ten plan nie bardzo pomoże, dlatego że orzecznictwo, w szczególności SKO, szło w kierunku takim, że nawet zapisy w planie, i tu był konkretny adres i byliśmy na zespole z tym adresem, chodzi o plac paryski nie pamiętam, i tam była dyskusja właśnie na ten temat, że jest zapisane oświata publiczna w planie zagospodarowania, a SKO dwukrotnie nakazywało nam wydać decyzję zwrotową, twierdząc, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty, ja to w skrócie mówię oczywiście, to przecież szkołę publiczną może prowadzić też podmiot prywatny. W związku z tym była wątpliwość, czy również te mikroplany zadziałają, no ale wreszcie jakby podjęto tą decyzję. Przesiadka, być może też się nie znam tych konkretnych decyzji, ale też była o tym rozmowa w poniedziałek, iż kwestia tego, czy można ustanowić użytkowanie wieczyste na cele oświatowe osobie prywatnej, wynikała między innymi z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, szczególnie orzeczenia z 2008 roku. Po zapoznaniu się z tym orzeczeniem były dyskusje na temat tego, że jest to orzeczenie utrudniające jakby funkcjonowanie placówek oświatowych w Warszawie na przykład, albo innych nieruchomości na cele publiczne przeznaczonych. Czy była dyskusja, by na przykład drogą ustawy, bo pani prezydent była wiceprzewodniczącą partii rządzącej, doprowadzić do tego, by takie nieruchomości nie były reprywatyzowane? Czy była rozmowa o zmianie prawa, bo takich kluczowych orzeczeniach po prostu, to jest takie... Tak. Panie przewodniczący, panie ministrze, ja się starałem właśnie i też jakby po to chciałem, żeby pani prezydent była moją przełożoną, żeby każdorazowo mogła mówić o potrzebie zmiany. Ta zmiana dopiero nastąpiła właśnie po tym ostatnim artykule operatora. Proszę świadka, zatrzymaliśmy się przy sprawie kwestiach legislacyjnych po uzyskaniu informacji o orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie, że można w zasadzie reprywatyzować wszystko, tak? Bo własność prywatna jest tak sformułowana w obecnym porządku prawnym, że nawet jeśli jest szkoła czy szpital, to każdy może prowadzić tę placówkę podmiot prywatny, zatem reprywatyzować można de facto wszystko. I pan zgłaszał informacje o tym do kierownictwa miasta, w tym pani prezydent, o tym, że takie są problemy prawne wynikające z tych orzeczeń i składał pan jakieś propozycje legislacyjne w tym okresie, w tym czasie? Od początku kadencji pani prezydent wydaje mi się, że przynajmniej 3 razy pisałem różnego typu rozwiązania legislacyjne, które no, przynajmniej raz były rozesłane do różnego typu organów z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej. No nie jest tajemnicą, że miasto takiej inicjatywy nie ma. Natomiast no, nie było to jakoś tam bardzo promowane jako rozwiązanie konieczne. W związku z tym no, musiałem co jakiś czas mówić o tym głośno, licząc, że wreszcie opinia publiczna się zainteresuje. No i na szczęście kuratorami się zainteresowało. A kiedy pan pierwszy raz sygnalizował swoim przełożonym, bo mówił pan o wywiadzie w wrześniu, październiku 2014 roku, natomiast kiedy pan pierwszy raz referował komuś zespołu koordynującego problem ustanawiania kuratorów?
Od kiedy ten problem się pojawił, kiedy pan go referował? Nie przypominam sobie, żebym referował na ten konkretny problem. Oczywiście referowałem te zmiany orzecznictwa, o czym już wspominałem, ale akurat to, że to po prostu chciałem złapać, czy chciałem opowiedzieć o czymś, co jest dla przeciętnego czytelnika, słuchacza po prostu zrozumiałe. I te osoby, które mają 150 lat i tak dalej, to było zrozumiałe i jakby to udało się, to pewna figura retoryczna po prostu, udało się tym wywołać zainteresowanie. Przecież potem byłem kilkanaście razy w różnych mediach, opowiadam jak to wygląda, ale ustawę, którą napisaliśmy ze współpracownikami, jakby ona jest dużo szersza, tak? Ratuje również inne rzeczy i nie tylko mówi o kuratorach. Czyli nie informował pan swoich przełożonych o problemie ustanowienia kuratorów w sprawach reprywatyzacji wcześniej niż przed tym wiadomo? Nie, wydaje mi się, nie. To nie, nie był aż tak straszny problem. On po prostu miał być wydarzeniem medialnym. Rozumiem, że według pana to jest wydarzenie medialne. Dobrze. Świadek Mrygoń zeznawał, że w ważnych sprawach przed podjęciem decyzji przekazywał panu informacje o tym, że można dokonywać rozstrzygnięć. Czy konsultował pan konkretne rozstrzygnięcie z zespołem koordynującym lub panią prezydent? No już o tym tak wspominałem. Jak pan świadek, według procedury, którą opisał pan Mrygoń, czyli że informował pana, że w jakiejś konkretnej sprawie można podjąć decyzję, szczególnie w sprawach wrażliwych, pan dawał się na zespół koordynujący dawał swoją aprobatę bądź negatywną opinię i wtedy pan zwracał do pana Mrygonia. Czy tak wyglądał ten proces? Bardzo przybliżonie, tak, dokładnie tak, ale trzeba jasno powiedzieć jedną rzecz, nie dotyczyło takich spraw reprywatyzacyjnych, dotyczyło takich ważniejszych, które na przykład wiązały się z, nie wiem, z ograniczeniem funkcjonowania przedszkola i tak dalej. Jeżeli nie był to zespół koordynacyjny, to była to bezpośrednia rozmowa z panią prezydent, ale ona, no, pani prezydent mówiła tak, no dobrze, to proszę poinformować rzecznika prasowego na przykład, tak, żeby wiedział, jeżeli ktoś napisze pismo albo będzie jakiś artykuł. Więc jakby ta decyzja była bardziej przyjęciem do wiadomości niż, znaczy na pewno nie było nakazaniem wydawania czy nie wydawania, ale było takim przyjęciem do wiadomości, ewentualnie wskazaniem, żeby to z kimś tam skoordynować. Czyli dopiero wydawano na przykład w sprawie twardej decyzji, kiedy była pewność, że nie zostanie ona podważona przez zespół koordynujący panią prezydent, tak? No w przypadku twardej decyzja kierunkowa odbyła się pół roku wcześniej. No wydanie decyzji. Później były negocjacje, tak? Czy kontaktował się z panią prezydent bezpośrednio lub z panem wcześniej szefem gabinetu, później prezydentem Jóźwiakiem w sprawie konkretnych spraw? Czy były to działki przy ulicy Twardej? Była rozmowa na temat spraw pana Marcinkowskiego, również... Bezpośrednio z panią prezydent, tak? Tak, ale również z Jóźwiakiem. Proszę państwa, to funkcjonowanie w urzędzie, tak dużej jednostce, no, wymagało bardzo często rozmów telefonicznych. Zarówno pani prezydent do mnie dzwoniła, coś tam omawialiśmy. Często to było ad hoc, było na przykład spotkanie z burmistrzami i tam coś trzeba było wyjaśnić. Często było tak, że Ale burza, proszę państwa. Bardzo ciekawe dyskusje i bardzo ciekawa burza. Boże. Tutaj ten wynio chciał na rowerze jechać, co on chory? To nie było wymagane i to nie było wprowadzone już za pana prezydenta Jóźwiaka i później, przepraszam, że Jóźwiaka, później też nie było kontynuowane, ale rozmowy były bardzo częste. Bo pan świadek Mrygoń zeznawał również, że w trudnych sprawach prezydent Jóźwiak spotykał się bezpośrednio z zainteresowanymi podmiotami. Czy pan w takich spotkaniach uczestniczył? Gdzie była strona, potencjalna strona beneficjent decyzji, pan Jóźwiak i pan, ewentualnie jakiś inny urzędnik z PGR? To znaczy, to były raczej, chyba na myśli miał pan Mrygoń sprawy tak zwane skargowe, było sporo, czyli na dyżur do prezydenta. Najczęściej, bardzo często to też było na początku u Jakubiaka, ale było też u pani prezydent. Na dyżur zapisywała się osoba i trzeba było po prostu po pierwsze przygotować notatkę dla prezydenta, o co chodzi tej osobie, a później się stawić na spotkanie, no i była rozmowa. No, rzeczywiście takich spotkań było w dziesiątkach. Wcześniej świadek zeznawał, że w zakresie kuratorów w BGE nie przyjęto zasadę, że jeśli strona doręczała wniosku jakieś kopie dokumentów z informacją już ustanowioną kuratora, BGN nie kwestionował tego rodzaju dokumentu. Czy jak pan mógł opisać, w jaki sposób przyjmowano, reagowano na pojawiające się w aktach sprawy informacje o ustanowieniu kuratora?
Szanowna Komisjo, znaczy ja mam duży problem, żeby powiedzieć, jak konkretnie było w konkretnych sprawach, ponieważ ja nie znam dokumentacji w konkretnej sprawie. I nie chciałbym powiedzieć, że było. Domyślam się. Chodzi mi o ogólną zasadę. Pani marszałek Czterdziecki zeznawał, że były prowadzone w ramach wewnątrz BGN-u rozmowy o kuratora. Świadek Mrygoń zeznał, że w pewnym okresie, w pewnym czasie, ale nie był w stanie określić, jak niedawnym okresie powstały zasady reagowania w tych sytuacjach, kiedy pojawił się kurator. Wszystkie te dyskusje mogą według oprócz wcześniejszych świadków były toczone w BGN-ie. Dlatego stąd pytanie. Jak pan reagował na informację o tym, że w konkretnych sprawach pojawia się kuratorzy? Nie mówię o konkretnej sprawie, jakiejś konkretnego adresu, ale o pewnym sposobie postępowania przy uzyskaniu informacji z danej sprawy. Czy przyjmowano... Ale burza! Jak fajumen! Jak faju! Jak faju rosa! Jaka burza? Do postanowień sądu o ustaleniu kuratora spadku. W ramach kontroli wewnętrznej... Chować się, dzieci, chować się. Dzieci Boże! Chować się. Nie umiem też się odpowiedzieć, jaka była ogólna zasada. Oprócz tego, że zgodnie z KPA ONDA jest związany orzeczeniami sądów. Mowa też o artykuł 365 KPS, ale do tego panie przesiadka wrócimy. Cytuję słowa pana świadka Śledzińskiego. Się nie dotykam do żadnego telefonu, bo może być niebezpiecznie, prawda? Czy to te napięcia, czy to coś tam, to w tym telefonie to jest okropne, proszę pani. A to mamy wszystko uziemione wszędzie. Jest włączane, proszę państwa, uziemienie. Także zaraz będzie grzmot. Najpierw błysk, potem grzmot, bo to później. Fonia trwa. Później, najpierw błysk, potem grzmot. Grzmot. Taki sygnał o zagrożeniu. No gdzie ten błysk? Gdzieś tam daleko. Daleko stąd. Bardzo daleko stąd. A niech oni idą do domu, boleje deszcz, jak oni uciekają do budy, jak spieprzają, bo to się na długo zapowiadło. Ojej, że